Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam serdecznie. Co pana przekonuje do naliczania opłat za śmieci od metrów kwadratowych mieszkania czy domu? Co mnie przekonuje? No, łatwość tej metody, celność, jeżeli chodzi o identyfikację tego, kto będzie płatnikiem. Bez wątpienia wiemy, jak zdefiniować te osoby, jak policzyć to, jaką opłatę trzeba zapłacić. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest to metoda idealna. Znaczy, no nie pozostałe zaproponowane. Znaczy, żadna z zaproponowanych nie jest sprawiedliwa. To myślę, trzeba w ogóle podkreślić, że reguły, o których w tej chwili rozmawiamy, to nie są reguły, które my byśmy wymyślili. Są to reguły nam narzucone. Narzucone w nowej ustawie, która rewolucjonizuje rynek gospodarki odpadami w każdym samorządzie w Polsce, w prawie 2,5 tysiąca samorządów w Polsce. Wszędzie do tej pory mieliśmy do czynienia z wolnym rynkiem, takim, w którym ten, kto wytwarza odpady, mieszkaniec, wspólnota, spółdzielnia, umawiał się z przedsiębiorcą o odbiorze tych odpadów i wszystko było ok. I płacił za, że tak powiem, wywieziony kosz. Dokładnie. Natomiast wprowadzono ustawę, która nakazuje gminie być właścicielem tych odpadów, nakazuje gminie zorganizować przetarg na odbiór tych odpadów. Tym samym doprowadzono do, to mówię w oparciu o niezależne analizy takich instytutów, jak Instytut Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, jak Krajowa Izba Gospodarcza. Wprowadzono centralny rynek, scentralizowany, ograniczono konkurencję, jednocześnie to w naturalny sposób wymusiło radykalną podwyżkę cen, no 100-200%. Ta metoda, którą wybierał Polski Ratusz, no nie jest w żaden sposób związana z konkretną produkcją śmieci, do jakiej dochodzi w danym mieszkaniu. W zasadzie żadna z tych wymienionych w ustawie nie jest, co jest o tyle zaskakujące, że ustawa też będzie regulowała sposoby gospodarowania śmieciami w odniesieniu do przedsiębiorców. I przedsiębiorcy będą płacić od kubła. Czyli można, a jeżeli chodzi o te regulacje dotyczące osób fizycznych, mieszkańców, to ustawa mówi wprost, że może to być od metrów sześciennych zużytej wody, metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej, może to być od gospodarstwa domowego, czy wreszcie od liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe. No oczywiście. Dlaczego pana zdaniem ta metoda jest lepsza od tych pozostałych, które pan wymienił? My w pierwszej kolejności, dyskutując o tych metodach, koncentrujemy się na tym, że oczywiście bardziej sprawiedliwe, bardziej odnoszące się do liczby produkowanych śmieci jest metoda związana z liczbą osób. Oczywiście. Natomiast gdybyśmy wzięli pod uwagę również całą listę pozostałych zadań związanych z realizacją naliczania tej opłaty, to znaczy to, że trzeba będzie w sposób skuteczny zidentyfikować płatników, że trzeba będzie zorganizować cały aparat administracyjny. Ludzi, którzy w tej chwili nie pracują w urzędzie, którzy będą musieli odebrać kilkadziesiąt tysięcy deklaracji, że te deklaracje będą dość skomplikowanymi dokumentami. Przypomnę całą akcję z PIT-ami, które corocznie wypełniamy. Tu będziemy mieli kolejną deklarację, którą będziemy musieli składać, którą ktoś będzie musiał zarejestrować. Tą deklarację będziemy zmieniać częściej, rzadziej. Dotyczącą liczby mieszkańców, tak? Liczby mieszkańców, bądź też liczby metrów. Biuro meldunkowe, gdzie te dane chyba są? Ustawa mówi o tym, że zameldowanie absolutnie nie ma znaczenia w wypadku tych deklaracji. To nie w deklaracjach mieszkańcy wpisują zamieszkanie. Nie fakt zameldowania, to, że my wiemy, że mieszkańcy są zameldowani, nie jest powodem do naliczenia tej opłaty. To jest jakby insza inszość, że tak pozwolę sobie zażartować. Podstawą jest deklaracja złożona przez mieszkańca i mieszkaniec w zależności od decyzji Rady Miejskiej o wyborze metody będzie wpisywał albo liczbę osób zamieszkujących nieruchomość, albo metry kwadratowe i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie ma niestety w ustawie wpisanej wprost zależności takiej. Wytwarzasz tyle śmieci, za tyle płacisz. Natomiast sam wybór metody nie sprowadza się jedynie do tego wyboru, co jest bardziej sprawiedliwe, jeżeli chodzi o liczbę wytwarzanych śmieci, ale wiąże również się z organizacją całego systemu poboru tej opłaty. My w przyszłym roku będziemy musieli na śmieci wydać ponad 21 milionów złotych. To jest wydatek, który będzie szedł z budżetu miasta i nikt nam na to nie daje grosza, poza tym, że w ustawie zagwarantowano nam, że będziemy mogli odebrać od mieszkańców tak zwaną opłatę śmieciową. Jeżeli nam się uda pozyskać tą kwotę 21 milionów z opłaty śmieciowej, to znaczy, że my jako budżet miasta nie musimy ciąć innych inwestycji, bo gdzieś te pieniądze trzeba znaleźć. Jeżeli nie, będziemy musieli dyskutować o tym, z czego zrezygnować. A dlaczego nie wybieramy tej metody dotyczącej ilości zużycia wody? Jest też niedoskonała. Ilość zużycia wody jest zmienna w czasie. Oczywiście również ilość zużycia wody nie przekłada się wprost na liczbę wytworzonych odpadów. To jest też pytanie o sprawiedliwość tej metody. Powiem tak, nie ma w Opolu czegoś takiego jak podatek od posiadania psa.
Dlaczego? Dlatego, że radni, decydując o tym, czy wprowadzamy ten podatek, czy nie, powiedzieli, że sorry, ale koszty poboru tego podatku, koszty ewentualnej windykacji tego podatku są tak wysokie, że w ogóle nie ma to żadnego sensu. I tutaj w wypadku decyzji o opłacie śmieciowej również musimy mieć to na względzie. Czy rzeczywiście warto wprowadzać taki podatek, którego koszty poboru będą wielkie, gigantyczne, nieuzasadnione w stosunku do wpływów z tego podatku. Taki podatek, który będzie wymagał stworzenia kilkudziesięciu etatów w Urzędzie Miasta, które trzeba będzie sfinansować. Dla tych osób trzeba będzie znaleźć pomieszczenia, je utrzymywać. To są rzeczy, o których w pierwszej chwili, myśląc o tej opłacie śmieciowej, myśląc o tych metodach, nie bierzemy pod uwagę. Stąd zdajemy sobie z tego sprawę, tak wielką popularnością cieszy się ten podatek naliczany od liczby osób. Natomiast gdyby popatrzeć na całość tych pozostałych działań, wtedy mamy nieco inne spojrzenie. No bo właśnie Opole jest chyba wśród 5% gmin zaledwie, które decyduje się na tą metodę. To prawda, ale gmina gminie nierówna. To znaczy mamy 2,5 tysiąca prawie samorządów gminnych w skali kraju. Większość to są samorządy wiejskie, samorządy, w których nie ma tak dużej płynności liczby mieszkańców, w której często takie rzeczy jak zużycie wody są ewidencjonowane w zupełnie szczególny sposób, bo na przykład nie ma wodociągów, tak, gminnych. Więc nie można przyrównywać wprost Paryża do Gosławic. Przepraszam za troszeczkę żartobliwe porównanie, ale tak de facto jest, bo w skali kraju mamy 2,5 tysiąca samorządów, mamy Wrocław, Poznań, mamy Opole, ale mamy też znacznie mniejsze gminy, gdzie można iść tak zwaną metodą na przykład ryczałtową, od gospodarstwa domowego. Ale wie pan, że teraz będzie tak, że samotnie mieszkająca kobieta około 80 będzie płacić taki sam podatek, taką samą opłatę za śmieci jak 4-osobowa rodzina, która produkuje tych śmieci znacznie. Nie, bo to zależy od tego, na jakiej powierzchni mieszkają. No, jeżeli mieszkają na takiej samej, to tak, natomiast jeżeli mieszkają na różnej, a przecież trzeba założyć, że jednak większa liczba mieszkańców mieszka na większej powierzchni, tak, że raczej rodziny mieszkają w większych mieszkaniach niż mniejszych. To trzeba wziąć pod uwagę. Oczywiście ja nie dyskutuję z tym, że to nie jest sprawiedliwe. To oczywiście to jest nie do końca logiczne, nie jest racjonalne. Natomiast no to jest pytanie do ustawodawców, tak? Dlaczego wobec tego proponują taką metodę? Dlaczego wobec tego tak abstrahują od naszego powszechnego poczucia sprawiedliwości? A jednocześnie, tak jak mówię, w skali kraju dokonują rewolucji, którą trzeba przeprowadzić w krótkim czasie. Rewolucji, która niesie wiele negatywnych efektów dla nas wszystkich. Podwyżka dotyczy nie tylko Opola, to też chcę zaznaczyć. Wystarczy spojrzeć na pozostałe miejscowości w kraju. Wszędzie są dyskusje o tym, wszędzie wywołuje to złe emocje, wszędzie są pytania, skąd ta podwyżka, dlaczego podwyżka tych opłat. Nie jest to tylko przykład opolski, więc myślę, że... Czyli nie ukrywa pan, że zapłacimy więcej? Nie ukrywam, że te propozycje zawarte w ustawie, które są, które nakładają na nas konkretne obowiązki, wiążą się właśnie z tym. Wiążą się z centralizacją rynku, z tym, że będzie mniej firm, które odwożą śmieci. Tym samym będzie mniejsza konkurencja, cena wzrośnie. I wiąże się to również z tym, że naliczane opłaty za śmieci, w związku z tym, że śmieci będą musiały podlegać segregowaniu. Czyli to nie będzie już proste zostawienie śmieci w dziurze wykopanej w ziemi, tylko będzie musiało być poparte segregacją, obróbką tych śmieci. To wszystko wpłynie na wysokość ceny. Kiedy ta sprawa stanie na sesji? Najprawdopodobniej w czwartek, w przyszłym tygodniu. I radni ją przyjmą? Uchwałę? Tego nie wiem. Decyzja należy do radnych. My ze swojej strony staraliśmy się dostarczyć radnym do podjęcia tej decyzji możliwie najlepszych materiałów, pokazać całe okoliczności sprawy, nie pozostać na tej pobieżnej ocenie, co jest pozornie bardziej sprawiedliwe, tylko pokazać koszty całego systemu i myślę, że stając przed pytaniem takim, czy wprowadzamy podatek, który jest kosztowny w poborze, nieracjonalny i nieadekwatny do wielkości wpływów, radni będą też brali to pod uwagę. A boi się pan ekologów, którzy zapowiadają, że zaskarżą tą uchwałę do wojewody? Nie słyszałem o ekologach. Słyszałem o panu Tomaszu Wolnym, który skutecznie już rzeczywiście brał udział w blokadzie rozbudowy elektrowni Opole i w ten sposób powstrzymał rozwój gospodarczy województwa i kilkanaście miliardów złotych, które tutaj miały tworzyć miejsca pracy, który równocześnie przekonywał wszystkich, że nie warto budować obwodnicy, która odciąży ruch tirów w Opolu za Odrze mieszkańców od hałasu, bo trzeba dbać o ciszę na cmentarzu. Więc no,
Powiem tak, czas pokaże, co będzie. My dyskutujemy o trudnych sprawach. Reguły gry nie są przez nas wymyślone, są narzucone ustawą, są narzucone w taki sposób, że w nas samych rodzą wątpliwości co do sensowności pewnych rozstrzygnięć, a z drugiej strony nakazują nam realizację. To czekamy w takim razie na sesję, zobaczymy, co zrobią radni. Bardzo dziękuję za rozmowę. Arkadiusz Wiśniewski, wiceprezydent Opola, był moim gościem. Dziękuję serdecznie.